Cześć, witajcie moi drodzy. Dziś ponownie była u mnie ekipa programu Rok w Ogrodzie, Witek z Jackiem. Wykopaliśmy kilka roślin. Co dokładnie to zobaczycie 5 listopada w telewizji, natomiast troszkę pokażę wam już teraz. Wykopaliśmy kanny, wykopaliśmy Leucocasię giganteę, która tutaj właśnie leży. Nie chcę jej dzielić zbyt mocno, na razie ją zostawiłem tylko i wyłącznie do obeschnięcia bryły korzeniowej. Już właśnie ładnie, bo dzisiaj mamy fajny słoneczny dzień, ładnie obeschła. Za chwilę pójdzie do kastry i zostanie schowana do garażu. Oddzieliłem tylko dwie takie solidne sadzonki. Więcej już nie chcę oddzielać, ona ma być taką dużą bryłą, ewentualnie troszkę może oddzielę na wiosnę. Gdyby ktoś chciał taką solidną sadzonkę, proszę do mnie pisać. Będę wysyłał z gołą bryłą korzeniową, tak jak tutaj przygotowaną do zimowania. No już widać, ma kolejne odrosty sobie buduje. Zresztą ta druga również. Wykopaliśmy leukokazję, kannę, wykopaliśmy dziwidła i pokazaliśmy, jak będziemy zimować banany, bo jak widzicie, osłona pasywna już tutaj jest przygotowana. Na razie nie zakładam, bo jeszcze jest ciepło, ale już jest przygotowana w każdej chwili, ponieważ zapowiadają za 2-3 dni jakieś większe mrozy. W każdej chwili będzie można ją założyć i uzupełnić liśćmi. No, ogród już wygląda bardzo smutno. Same budki za chwilę pojawią się w ogrodzie. Ta druga budka. Dzisiaj musiałem znowu obciąć banana. Zobaczcie. To jest banan cięty dzisiaj, ale urósł szczyt już tutaj do tej belki. Przez te kilka dni od obcięcia urósł 20 cm. No jest cieplutko, nie przestaje rosnąć. Jego powolutku już zasypuję tutaj liśćmi, jak widzicie. Odkrywam budę na dzień, żeby te liście przesychały, żeby wilgoć odporowywała. Na noc zakrywam, wilgotne dni również zakrywam. Ale generalnie jestem już przygotowany na zimowanie. Tetrapanax jeszcze czeka. Tutaj pójdzie druga budka. Będą się stykały te budeczki. Ale czekam z tetrapanaxem. Jeszcze jest ładny, zielony. Te przymrozki mu na razie nie zaszkodziły. Więc niech jeszcze zdobi, chociaż trochę zielonego w ogrodzie zostało. Choć już niewiele. Gunera wydawałoby się, że nie dostała tym mrozem. Na poprzednim filmiku widzieliście, była jeszcze zielona, ale jednak dostała gdzieś po wierzchu liści. Troszeczkę ten mróz tak ją liznął i przynajmniej te dwa liście, tutaj ten trzeci z tyłu, no troszeczkę już podsychają. No ale nic to, no taka kolej rzeczy. Myślę, że lada dzień jakieś przymrozki większe przyjdą, zetną te liście do zera i będzie trzeba je po prostu ściąć fizycznie. I powolutku też gunerę przygotować do zimowania. Ostatnie kwiaty w ogrodzie. Nie ma już ich wiele. Wieżówki już zanikają. Ten jakiś ostatni kwiatuszek, jakiś ostatni kwiatek rudbeki jeszcze. Ale proszę, ostróżka, która kwitnie, nie chcę skłamać, albo drugi, albo trzeci raz, a wydaje mi się, że trzeci. Po każdym kwitnieniu, jeśli go zetniemy, to będzie kwit po raz kolejny. Tutaj kolejny kwiat z rodziny jeżówek, nie pamiętam szczerze nazwy, czy to jest jakaś odmiana rudbeki czy jeżówki, ale no kwitnie rzeczywiście długo i ładnie. Kolejne kwitnienie zaciągu. Bardzo fajny, tak, tworzy taką fajną darń, okrywowa roślinka, tworzy takie ładne kępy, to jest roślina chyba 2- czy 3-letnia w tej chwili i kwitnie też kilka razy w roku. Takim drobniutkim kwiatem. Ma to swój rok, niewątpliwie. Tutaj już wszystko przekwitło, floksy przekwitły. Budleja. Budleja oczywiście. Nieprzerwanie. Od wczesnego lata kwitnie. Cały czas jej nawet te słabe przymrozki też nie bardzo szkodzą. W tym roku nie miałem czasu obcinać przekwitłych starych pędów kwiatowych. No niestety, z braku czasu nie wycinałem. W poprzednich latach wycinałem. I dzięki temu kwitło obficie. I w tym roku nie wycinałem. Też kwitnie ładnie. Nie widzę specjalnej różnicy, powiem szczerze. Jak widzicie, dziąbki już są przygotowane, jeszcze jakieś pojedyncze rośliny do wykopania, tutaj pink china do wykopania, tutaj jeszcze black stem jest obok, no figi już też zostały po liściach, zrzucają, ale figi będę jeszcze dzisiaj zrywał, tu brown turkey, już ma brązowe, tu kolejna brown turkey, jadłem chyba tylko jedną figę, tak na dobrą sprawę nawet dobrze jej nie spróbowałem, ale fajnie, że dojrzały, będę miał okazję. Tutaj jeszcze jest jedna peretta. No peretta to jem na bieżąco, bo ona miała już ładnych kilka fig.
no może nie aż jakoś kosmicznie wiele, ale na pewno kilka fig w tym roku z niej spróbowałem, za to te figi są duże, soczyste, przepyszne. Także tutaj już resztki na grządce. Tutaj jeszcze do wykopania Brugmansia i kolejna kolokazja, za nią Blackstem. Akant variegata. Zostaje w gruncie w tym roku. Variegaty co prawda słabo zimują. To jest ten akant szerokolistny, bo są to jeszcze te wąsko- czy długolistne, tak zwane. Za chwilę go pokażę, bo też mam. Ale dam mu jakiś kopczyk skory i zobaczymy. No, niech się stara przezimować. Tu jest ta Brugmansia Daydreams. Różowa, podwójna, potrójna, zależy ile nawozu oczywiście damy, bo to nie każdemu aż tyle pięter kwiatu wytworzy. Tu jest ten drugi akant, o którym mówiłem, ten wąskolistny. Też zostanie w gruncie. Ewentualnie ja planuję te akanty w ogóle stąd przesadzić, ale będę je chyba przesadzał wiosną. Niech one sobie spokojnie przezimują, nie będę naruszał systemu korzeniowego. I tak wygląda ogród. Do wykopania została mi jeszcze jedna kanna Wolfsong. Tutaj do wykopania jeszcze jest Brugmansia Maya. Też widać po wierzchu efekty przymrozku. Myślę, że dzień, dwa dni pracy jeszcze i będę miał wszystko wykopane. Specjalnie zostawiłem ten eukomis czerwony, który już też się całkowicie położył, bo widać, że mróz go też trafił. Ale specjalnie go zostawiłem, ponieważ on wytworzył nasionka. Zależało mi bardzo na nasionach, żeby uzyskać młode czerwone eukomisy. Spróbuję delikatnie wyciąć, żeby mi nasionka nie pospadały, ten pęd i w domu wytrząsnę nasiona. I będę wysiewał w tym roku, aby uzyskać czerwone, bo czerwone są bardzo trudne do kupienia. Jeśli nawet się gdzieś ktoś ogłasza, że ma czerwone na popularnym portalu aukcyjnym, to okazuje się, że to są zwykłe zielone później jak jest. Oczywiście z cebul, no bo kupujemy cebulę, nie wiemy co kupujemy. Kalla od Kasi z kanału Katarzyna H. Przepięknie rosła cały sezon, chociaż nie kwitła. Ale przepięknie rosła w gruncie i teraz nawet przymrozki jej nie zaszkodziły. Od spodu troszkę liście żółkną, ale to jest naturalny proces, natomiast z wierzchu przepiękna zieleń. Piękna roślina, no też niebawem będziemy ją wykopywać. I ostatnia kanna Bejewelet, cały czas nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale to jest moja nowość w tym roku. Zobaczcie, mimo przymrozków kanna pięknie kwitnąca. Kwiat podobny troszkę do betany, trochę mniejszy, ale kolorystycznie podobny. Kanna na pewno większa, natomiast kanna, co mnie bardzo cieszy, wytworzyła nasionka. Proszę. I to nie w jednej, a w kilku torebkach nasiennych, więc tych nasion kilka z niej będzie. I ostatnia kanna to jest ta moja siewka. No też jeszcze ma ochotę tutaj kwitnąć, ale już z tego nic nie będzie. Tu dostała również mrozem. Te liście już są zniszczone. No też będę ją lada dzień wykopywał. Jak widzicie, tutaj ta część ogrodu też jest uporządkowana na jesień. O, obrazki włoskie wychodzą. Widzicie, przyszła na nie pora. Tutaj tak dość rozrzucone jeden od drugiego, ale taki był też mój zamysł, żeby ich było jak najwięcej, żeby tworzyły taką fajną kępę docelowo. Tutaj już ładnie wyszły listeczki. W drugim miejscu się pokazują i w trzecim też już fajnie kiełkują. Docelowo chciałbym, żeby stworzyły taką fajną, dużą kępę, no ale to jeszcze chwila dłuższa przede mną, bo one są kilkukrotnie przesadzane. Dlatego też nie są to jak dotąd wielkie rośliny, bo ciągle gdzieś naruszam system korzeniowy. Spójrzcie na palemki przygotowane do zimowania. Palmy i łuki oczywiście. Mniejsza moja roztratka dostanie niebawem domek. Nie widać co prawda na razie na niej jakiegoś tam wielkiego grzyba, ale domek się jej już należy, bo nie lubię wilgoci. Na tracha ubranko się szyje. Oczywiście domek będzie z rusztowania, ubranko się szyje. Karłatka pod nim też w bardzo fajnym stanie. No i tutaj duża jukła roztrata. Nie będę jej na razie obcinał tych liści, które się zwieszają. Obetnę je na wiosnę. Zakryły co prawda prawie cały pień. Obetnę na pewno na wiosnę, bo ja lubię jak pień jest widoczny. Ale pięknie w tym roku urosła. Stworzyła piękny pióropusz na górze. Przyjęła się. Dolne liście już trochę brązowieją. Aczkolwiek no, nie wiem, czy to jest proces naturalny, w sensie, że one podsychają. No bo nie jest to chyba grzyb. Nie jest to chyba choroba grzybowa. W każdym bądź razie ona też za chwilę już dostanie budkę.
Tu obok Juka gloriosa variegata. Przepięknie rośnie również. Tu Juka zwykła, kalifornijska. Wilczomlecz od Kasi, również od Kasi. Przepięknie się przyjął, pięknie rośnie. Wszyscy, którzy do mnie przyjdą, pytają się, co to za roślina. Każdy się zachwyca, pod tą palmą wygląda rewelacyjnie. Także fajnie, dziękuję Kasiu jeszcze raz. Przepiękna roślina, będzie mnie na pewno cieszyć. Agawa będzie wyjęta z ziemi. Ona będzie miała... Jeszcze zobaczę, czy ją budka obejmie, bo może się okaże, że jednak budka ją swoim zasięgiem obejmie. Jeśli obejmie, to zostanie tutaj w gruncie. Jeśli nie obejmie, no to ją po prostu... ona jest w donicy wsadzona, więc ją wyjmę i zaniosę do garażu. Druga perłatka. Też ma się fajnie. Juka filifera. I kolejna gloriosa. To są roślinki, które zostają w gruncie. Mój traszek no nie puścił za dużo liści. Kilkakrotnie o nim w sezonie mówiłem. Bodajże 4 liście, czy 5, piąte chyba idzie. Są puszczone w tym sezonie. Kolejne 2 czy 3 to takie już zwieszające się nieładne. To są te stare jeszcze. Ale to jest rok na przyjęcie. Roślina w marcu była posadzona do gruntu. Mamy październik, czyli to jest 7 miesięcy, no troszkę ponad pół roku. Mam nadzieję, że się dobrze ukorzeniła, że spokojnie zniesie zimę. Dla niej też już szyje się ubranko, za chwilę będzie budka. Na tym kończę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.